Arriva London is the best of companies there are, as it has DW401, but there is something wrong. The 450 and the 410s have right street lights. They are out of shape. Go ahead, London is, well, second best. But what make me laugh is the street light on 192 look weird, as its wheel is all the way in front of the bus door, as the bus is small and has one door, which makes it more weird. Metroline is the third best, as has lovely bus like DEL2154 and DEL2062. The issue is that I don't really see right Gemini ones. And I have no idea why they would think they would replace VPs with right Gemini 3s. Stagecoaches actually isn't that bad, it does have interesting fleets. No right Gemini 1 or 2. Never seen any Plaxtons. Tower Transit isn't bad either, its streetlight are lovely, see the on 236 and 444. No way you would make me like a streetlight, thank you. EW Abellio is the worst ever above Sullivan buses. Sullivan buses, why do they exist? Don't ask me, ask TfL. They probably put buses from other companies out of their company contract use there. Arriva London jest najlepszą firmą, ponieważ ma DW401, ale coś jest nie tak. 450 i 410 mają right street lights, są poza postacią. Go ahead London jest, cóż, drugi najlepszy, ale co mnie rozśmiesza? Jak streetlight na 192 wygląda dziwnie, jak to jest koło, to wszystko w infront z drzwiami autobusu, ponieważ autobus jest mały i ma jedno drzwi, co czyni go bardziej dziwnym. Metroline jest na trzech miejscu, podobnie jak piękny autobus, taki jak DL2154 i DL2062. Problem polega na tym, że naprawdę nie widzę right Gemini i nie mam pojęcia. Dlaczego mieliby zamiar zastąpić VP z Ride Gemini Freeze? Diligence rzeczywiście nie jest taki zły, ma ciekawe floty, no Ride Gemini 1 lub 2 nigdy nie widziałem żadnych Plaxtonów. Tower Transit też nie jest zły, to streetlight są piękne, zobacz na 2, 3, 6 i 4, 4, 4 nie ma mowy, że zrobisz mnie jak streetlight, dziękuję. F. Abellio jest najgorszy w historii nad autobusami Sullivan. Autobusy Sullivan, dlaczego one istnieją? Nie pytaj mnie, zapytaj TfL, prawdopodobnie umieścisz autobusy od innych firm, a ich kontraktów firmowych tam. So why don't you just hit that red subscribe button, or whatever it's called, and the like button. Thank you for watching this video and I hope you have enjoyed it.